19. niedziela zwykła. W pierwszym czytaniu z pierwszej Księgi Królewskiej widzimy Eliasza, który ucieka na pustynię. Myśli, że umrze, nawet jest gotowy na to. Wielki już czas, o Panie, zabierz moje życie, bo nie jestem lepszy od moich przodków. Pan Bóg jednak syła anioła, który mu przynosi jedzenie. Mówi do niego, wstań i jedz. Eliasz widzi, że przy głowie ma podpłomyk i dzban z wodą. I znowu anioł pański trąca go i mówi, wstań, jedz, bo przed tobą długa droga. Powstawszy zatem zjadł i wypił i umocniony tym pożywieniem szedł 40 dni i 40 nocy. Umocniony tym pożywieniem. Dużo mówimy, rozważając Pismo Święte, o wartościach. Dużo mówimy o Panu Bogu. Dużo mówimy o rzeczach wielkich, ale warto przy tym czytaniu zwrócić uwagę na rzecz taką bardzo banalną, a niesamowicie ważną, jaką jest jedzenie. Jedzenie, które ma być pożywieniem, które ma dać mi siły do życia, które ma sprawić, że ja naprawdę przejdę ze śmierci do życia, które mi będzie podtrzymywało, które będzie sprawiało, że nie będę ani zaociężały, ani nie zdenerwowany, ani jakoś niestabilnie nie zadbać o jedzenie, o właściwe jedzenie, żeby go nie było za dużo, żeby go nie było za mało. Może trzeba pójść do lekarza, może trzeba jakąś dietę przepisać. Naprawdę to mówię też od siebie i do siebie, ale żeby zwrócić na to uwagę, że nieraz jest tak, że człowiek się modli, chodzi do kościoła i mówi o wielkich rzeczach, a zapomina o tym, że jest coś tak podstawowego jak chleb, jak pożywienie, jak o to nie zadbamy, no to jakże mamy mieć siły? Jakże mamy się normalnie rozwijać, czy jak my mamy żyć zdrowo. Jakie jest moje jedzenie, w jaki sposób ja o to dbam, czy nie powinienem coś w tym zmienić, to jest myśl z dzisiejszego pierwszego czytania. Psalmista mówi do Pana Boga, że będzie go błogosławił po wszystkie czasy. I w tym psalmie pada też takie zdanie, oblicza wasze nie zapłoną wstydem. Spójrzcie na niego, a rozpromienicie się radością. Oblicza wasze nie zapłoną wstydem. Oczywiście, jak Pan Bóg daje mi poczucie wartości, siły, wielkości, no to będę go chwalił w każdym czasie i będę mówił jak psalmista, że chcę go wielbić i sławić. Ale ten mój wstyd, zależny od tego jest, czy ja patrzę się na Pana Boga, to znaczy, czy ja widzę Jego obecność w moim życiu, czy nie. I tu znów warto zadać pytanie o nasze wstydzenie się. Czy to nie jest tak, że my czasem wstydzimy się rzeczy dobrych, a nie wstydzimy się rzeczy złych? Wstydzimy się przeżegnać, wstydzimy się powiedzieć, że byliśmy w kościele, wstydzimy się powiedzieć, że jesteśmy katolikami, wstydzimy się powiedzieć, że rozważamy Pismo Święte, a nie wstydzimy się grzechów. Nawet chwalimy się nieraz grzechami, czy opowiadamy, wszyscy tak robią, to jest normalne. Zdrowy umysł, zdrowa dusza przejawia się w tym, że wstydzimy się tego, co jest grzechem, a nie wstydzimy się tego, co jest cnotą. Drugie czytanie z listu świętego Pawła do Efezjan zawiera szereg takich drobnych wskazówek, które popatrzcie, po 20 wiekach, jak się przeczyta, to mówimy, przecież one są prawdziwe. Niech zniknie spośród was wszelka gorycz, uniesienie, gniew, wrzaskliwość, znieważanie wraz z wszelką złością. Naprawdę, każde z tych słów, można powiedzieć, no pasuje nam dzisiaj tak samo. Bądźcie dla siebie nawzajem dobrzy i miłosierni. No też pasuje. Przebaczajcie sobie tak, jak i Bóg wam przebaczył w Chrystusie. Dużo jest słów, nie tylko w tym czytaniu, które są naprawdę aktualne. I nie chodzi o to, żeby teraz zastanawiać się po prostu nad tym, że czemu my tych słów nie słuchamy, ale spróbować wychwycić chociaż jedno. Może o przebaczeniu, może o tej wrzaskliwości, może o gniewie, może o uniesieniu, może o złośliwości, może o miłosierdziu, może o byciu dobrym, żebym ja czytał nie po to, żeby słuchać, ale po to, żeby wprowadzać w życie. No, Pismo Święte jest trochę jak lekarstwo, jak lekarstwo, które zacznie działać, jeśli ja je spożyję, jeżeli je wchłonę, jeżeli je przyswoję, a jeśli je tylko kupię, patrzył będę na to i wąchał, to zazwyczaj pewno nic nie pomoże. To muszę się z tym zasymilować. Tak samo z Bożym Słowem. Wiele tych słów jest. Nie jesteśmy w stanie wszystkiego przerobić, nie jesteśmy wszystkiego w stanie przyjąć, bo to jest normalne, że się rozpraszamy. Ale spróbujmy chociaż podejść tak, że chociaż jedno słowo jakieś wychwycę, które święty Paweł mówi do mnie, dlatego, że chce się realnie zmienić, chce być lepszym po prostu chrześcijaninem, skoro do tego wzywa mnie Słowo Boże. Ewangelia Jana jest kolejnym fragmentem mowy eucharystycznej Jezusa z 6 rozdziału Ewangelii Janowej
I znowu po raz kolejny zachwyca mnie ta pewność życia wiecznego, którą obiecuje Jezus. Ojcowie jedli mannę na pustyni i pomarli. To jest chleb, który z nieba stępuje. Kto go je, nie umrze. Jeśli kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki. Ja jestem chlebem żywym, który stąpił z nieba. Jakaś taka niesamowita pewność Jezusa, że daje wam życie wieczne, że ten chleb daje wam gwarancję życia wiecznego. I nie wszystko ogarniam, nie wszystko rozumiem, ale przystępując do Eucharystii, przyjmując ciało Chrystusa, mówiąc Amen, kiedy słyszę ciało Chrystusa, to jakbym godził się na życie wieczne, tak jakbym przyjmował w sobie zadatek życia wiecznego, jakbym przyjmował w sobie bilet do życia wiecznego, jakbym przyjmował jakąś taką pewność, tak, chcę żyć wiecznie. Wierzę Jezusowi, że On tych słów nie rzucił na wiatr. Wierzę, że to nie jest kłamstwo, wierzę, że to nie jest bajka. Wierzę, że to naprawdę działa. Dlatego chcę żyć i umierać tak, żebym mógł przyjmować Jego ciało, bo ono daje mi życie wieczne. Pan z wami, niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.